Michał Kurdziczek, w imieniu wszystkich zwierząt zabijanych na temach przemocy w Polsce wyzywam cię do oktagonu. Nadchodzi era końca przemysłu zwierzęcego i ja ją zacznę. Dzień dobry, Julia Przeździęk, ze mną po długiej przerwie. Jaś Kapela, witaj. Cześć. Jasiu, ja mam do ciebie pytanie odnośnie właśnie ostatniej walki, z której bardzo szybko wyszedłeś. Jak wiemy, no, nadarzyła się spora kontuzja, ale co się wydarzyło zaraz po wyjściu z tym gazem? No, jak już wychodziłem z szatni i chciałem zamówić taksówkę, to jakiś koleś się do mnie przyczepił. Zresztą koleś, który wcześniej też mnie wyzywał. Zresztą w ogóle tam była atmosfera dosyć straszna na tych trybunach i nie mogłem chodzić nigdzie bez ochrony, bo krzyczano ze mną kurko. Tylko brzydziej. No i ten koleś za mną łaził cały czas i jak po prostu na chwilę zostałem sam, no to zaczął mnie znowu wyzywać, napluł na mnie i jeszcze mnie spoliczkował. I po prostu jak kolejny raz zaczął się do mnie zbliżać, no to psiknąłem go gazem, bo już miałem tego dość. Psiknąłeś gazem i co wydarzyło się potem? To było na zewnątrz, już trybun na świeżym powietrzu, więc on coś tam zaczął ktoś tam do ochrony coś tam powiedział przy ochronie, czemu go gazem psiknę i ja go wytłumaczyłem, czemu to zrobiłem. Czy tak spokojnie to wyglądało, tak spokojnie, czy jednak były w tym jakieś większe emocje? Nerwowa atmosfera, no bo ja pobity, a on mnie wyzywa. I... Pobity ze złamanym palcem, z pękniętą żuchwą, tak? Złamaną żuchwą i generalnie chciałem już wracać do domu, a ty ktoś uznał, że najwyraźniej za mało zostałem. No było to okropne, ale jak tylko właśnie wytłumaczyłem ochroniarzom, co się stało, no to oni mnie zostawili spokojnie, no bo jakby dlaczego ktoś ma jeszcze się do mnie rzucać po walce, którą przegrałem, to nie wiem. Czyli podsumowując, gdy ten gościu dostał gazem, to ty się dojdzie do taksówki i pojechałeś, tak? I już było po sprawie, czy jak to się zakończyło finalnie? Chwilę potem, tak. Parę minut potem przyjechała taksówka, no on tam... Już nie mógł nic zrobić, no bo ten gaz na parę minut go jakby zneutralizował. A ty dostałeś kiedyś gazem? Tak, dostałem gazem od policji na obozie dla klimatu. Jasiu, a odnośnie twojej kontuzji, powiedz, dlaczego ty w ogóle nie pojechałeś od razu karetką na jakieś prześwietlenia, tylko taksówką do hotelu? No bo nie bolało mnie tak bardzo i myślałem, że to może nic poważnego i dopiero w poniedziałek poszedłem na SOR i tam... się okazało, że jednak jest złamanie. Jasiu, powiedz teraz może po kolei, jakie miałeś obrażenia dokładnie? Miałem złamaną żuchwę i mam tutaj płytkę tytanową ustawioną, więc jestem prawie cyborgiem i palec sobie jakoś musiałem złamać, uderzając, chociaż nie wiem kiedy, bo tak dużo go nie biłem, no ale coś musiałem krzywo uderzyć. To typowe złamanie bokserskie. Jasiu, prezes Agrouni, Michał Kołodziejczak, jak wiemy, no twoja koleżanka Maja Staśko należy do Agrouni i z tego co wiem, jest wegetarianką. Jak ty się do tego ustosunkujesz? No jest mi bardzo przykro, bo nie wiem jak można wspierać zabijanie zwierząt i współczesne rolnictwo powinno zostać zlikwidowane i fakt, że tyle dotacji, pieniędzy, miliardy złotych wydajemy na zabijanie zwierząt jest obrzydliwy i chętnie się spotkam z Michałem Kołodziejczakiem w oktagonie oczywiście, bo nie na kolacji. Bo Michał chyba właśnie jest gabaretowo dość do ciebie podobny, czy ty wiesz jak on właśnie tam gabaretowo... Myślę, że moglibyśmy się bić, no. A myślisz, że on by chciał takiego starcia? No, jest popularny, ale nie aż tak bardzo popularny. Myślę, że chciałby być bardziej popularny, więc i wśród młodych ludzi zabłysnąć, no bo jednak to jest umierająca branża i kończąca się, młodzi ludzie głównie coraz częściej żywią się wegańsko, więc może chciałby pokazać siłę mięsa, polskiego mięsa. I przyciągnąć młodych ludzi do Agrouni. Nie wiem. Myślisz, że co właśnie było takim powodem, dla którego Michał by wyszedł do walki? Byłbyś to ty, czy właśnie chęć przekonania ludzi do spożywania mięsa? Myślę, że pieniądze. Powiedz mi w ogóle w takim razie, z kim byś ty teraz widział walkę? Czy chciałbyś rewanżu ze Skolimem, czy celowałbyś raczej właśnie w zawodnika w twoim wieku i w twoich gabarytach?
No nie wiem, zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Myślę, że ze Skolimem musielibyśmy jednak walczyć w tej samej kategorii wagowej, bo 15 kilo różnicy, no bo tam to zszedł z wagi trochę. Ale on zresztą nie chce ze mną rewanżu, bo jest taki z siebie dumny, że mnie ubił jak dziwkę, jak psa, nie wiem skąd wie, jak się bije psy i jak się bije kobiety pracujące seksualnie, czasem pracujące seksualnie. Ale generalnie tak bardzo mną gajdzi, mnie nienawidzi z tego, co słyszałem wywiady z nim, że raczej nie chce mi dać rewanżu, chociaż uważam, że totalnie zasłużyłem i właśnie przy tej różnicy wagi i wieku poradziłem sobie całkiem dobrze. A ja widziałam też zgrzyt między tobą a Ewą Piątkowską. Czy ty byś przyjął taką walkę? Nie chcę się bić z dziewczynami i mówiłem to już parę razy, nie będę przyjmował takich walk. Uważam, że nie na tym polega feminizm, żeby bić kobiety. No bo Ewa tam podkreśliła ewidentnie, że nie powinno właśnie mieć to dla ciebie żadnego problemu. No nie na tym polega równość, żeby właśnie bić się z kobietami. Wydaje mi się, że to jest przeciwieństwo równości. Ewentualnie mógłbym dać się jej pobić, ale nie wiem po co. Znaczy, no wolałbym się bić z osobami, z którymi chciałbym się bić i kobiety do nich nie należą. Z kim chciałbyś się bić? Powiedz w takim razie, jakiego ty przeciwnika byś miał na oku? Czy to będzie może ktoś właśnie z tej sfery politycznej? Czy w jakim ty kierunku w ogóle będziesz szedł, szukając przeciwnika? To musi być osoba, która się nie zgadza z twoimi poglądami? No, tak byłoby najfajniej. Znaczy, myślę, że takie walki są najciekawsze. Oczywiście też z drugiej strony właśnie pokazuje przykład może bardziej ryzykowny, bo jednak właśnie bardzo łatwo się znienawidzić, jeśli się prezentuje jakieś przeciwne strony ideologiczne. No i naprawdę czułem tą nienawiść z Kolima, który naprawdę chciał się ze mną bić już na backstage'u, chciał mi teraz w ogóle gadać coś tam, że mnie będzie bił za każdym razem, jak mnie spotka. I no może to być ryzykowne, ale z drugiej strony wydaje mi się to ciekawe właśnie, żeby walczyć z jakimiś osobami, z którymi się nie zgadzamy, a nie z osobami, z którymi się lubimy. Jasiu, ja mam do ciebie pytanie, w którym ty programie, z których wystąpiłeś, czułeś się najlepiej? Bo oglądałam twój występ u Kuby Wojewódzkiego, oglądałam też u Krzysztofa Stanowskiego. Nie wiem, czy było jeszcze jakieś, jeśli tak, to jakbyś mógł opisać, gdzie ty czułeś się najlepiej traktowany? Jezu. Nie, no Kuba był dla mnie miły raczej, no wiadomo, ma taką złośliwą manierę i nie daje za dużo powiedzieć, ale Kuba naprawdę był super słodki dla mnie i chciał mi zrobić dobrze. No Krzysiu wręcz przeciwnie, najmilszy wywiad, jaki udzieliłem. Nie wiem, no miło jest, kiedy ktoś chce z tobą porozmawiać i dowiedzieć się, co sądzisz, a nie cię atakować. Mówisz, że Kuba był miły, ale on nie zgadzał się z twoimi poglądami. I czy ty nie odczułeś z jakiejś strony właśnie u niego takiej, wiesz, niechęci do ciebie? Nie, zupełnie nie odczułem niechęci. Myślę, że mnie lubi i jakby to taka, ta niezgoda była raczej taka... Znaczy wiadomo, że się nie z kim się zgadzamy, ale to była raczej po prostu taka jego maniera, żeby się trochę ironizować i kłócić. I to raczej takie żartobliwe było niż... nieprzyjemne dla mnie. A czy jego właśnie takie zachowanie ciepłe do ciebie było dla ciebie czymś odmiennym? Bo wydaje mi się, że każdy, kto się nie zgadza z swoimi poglądami, to nie jest aż tak miły jak Kuba w rozmowie. Myślę, że to i nie ma reguły. Są dziennikarze dużo bardziej się nie zgadzający. Na przykład miałem jakiś całkiem sympatyczny wywiad z Robertem Mazurkiem. A więc to wszystko zależy od jakiejś kultury osobistej i nie wiem. A jakbyś mógł, jakbyś dostał drugi raz zaproszenie do Krzysztofa Stanowskiego, skorzystałbyś, czy już nie? Tak, jasne, ale myślę, że nigdy mnie nie zaprosi, bo też... Ale ty chciałbyś z nim porozmawiać i jeszcze coś wyjaśnić? No, nie wiem, czy coś można wyjaśnić, bo wydaje się bardzo
swoich jakichś... No, wydaje się bardzo niesympatyczną, bucowatą osobą, która nie da się normalnie rozmawiać i jest miła tylko dla tych osób, których chce być miła i nie sądzę, żeby dla mnie był kiedykolwiek miły. Ale chętnie tak bym był z nim. Wydaje mi się, że jestem trochę w innej pozycji teraz i dostałem od niego lekcje życia, jeszcze parę lekcji ich życia i byłbym teraz dużo lepiej przygotowany na to i nie dawałbym się tak atakować, jak to miało miejsce. A jeżeli chodzi właśnie o twoje wypowiedzi w internecie i o wszystkie wystąpienia, czy są takie, których ty żałujesz i chciałbyś cofnąć czas i czegoś nie powiedzieć? Ugryźć cię po prostu w język w którymś momencie? No na pewno, myślę, że jest trochę takich wypowiedzi. Na pewno nie napisałbym tego tweetu o Ukrainkach, bo zrozumiałem, że to było niestosowne w tej sytuacji. Pewnie jeszcze parę takich rzeczy jest, no ale często też po prostu uważam, że czarny humor i wyrażanie swoich poglądów jest okej. Okay. Wielu rzeczy też się nie wstydzę. Jak myślisz, co ciebie właśnie utrzymuje w internecie? No nie wiem, sam się utrzymuję, bo mi się chce. No myślę, że bycie w internecie jest tylko kwestią tego, czy komuś się chce i coś z tym robić i funkcjonować. Ale myślisz, że ludzie oglądają ciebie, bo ciekawi ich twój sposób myślenia, czy czym ich najbardziej przyciągasz? No myślę, że ludzie są różni, mają różne powody. Część osób mnie wspiera, część osób mnie hejtuje, część mnie ogląda, żeby się ze mnie śmiać, może nawet ich jest więcej, ale część też docenia moją aktywność i sposób myślenia i funkcjonowania i to lubi po prostu. Ja widziałam chyba, że też bardzo udostępniasz dużo memów i że ludziom też to się podoba. No, memy tak, zawsze śmieszne, nie zawsze. Ale... A jak to jest? Bo opisałeś ostatnio sytuację, że ludzie na ulicy ciebie wyzywali, a później, gdy odeszła jedna osoba, to oni poprosili ciebie o zdjęcie. Tak, to nie było na ulicy, to było nad jeziorkiem akurat, że zaczepił mnie jakiś chłopak z telefonem, że jestem lewakiem, szmaciarzem i coś tam, że chętnie by mnie pobił, gdyby nie to, że mam rękę w gipsie, a przynajmniej mi liścia sprzedał. No ale jak tak skończył już nawijać i odszedł sobie, to podbiegły dzieci, przeprosiły za kolegę i poprosiły o selfie i tych dzieci było dużo więcej niż ten jeden jakiś agresywny chłopak. I tak naprawdę jest dużo więcej miłych sytuacji, dużo więcej ludzi właśnie robi sobie ze mną zdjęcia, czy tam mówi, że mnie wspiera i mi kibicuje. No ale zdarzają się, że tam ktoś krzyczał za mnie, ty kurwo, ty kurko. Duże wsparcie otrzymałeś właśnie po swojej przegranej walce? Czy większość komentarzy i wiadomości to były coś w stylu, że fajnie się oglądało to, jak Skolim ciebie pokonuje? Nie, dostałem bardzo dużo wsparcia. Wiele osób pisało, że dla nich wygrałem. No wiadomo, że jest trochę ludzi, którzy są niemili i się cieszyli. Być może nawet jest ich większość ludzi, którzy cieszyli z mojej porażki, przynajmniej tak to czułem na stadionie, ale jakby na moich mediach społecznościowych to była mniejszość i większość była wspierająca. A jak się czujesz z tym właśnie, że czasem są takie komentarze, że kupuję pay-per-view, żeby zobaczyć, jak kapela dostaje? No, to nie jest chyba mój problem, tylko problem tej osoby. Ale to nie wpływa na ciebie w żaden sposób taki psychiczny? Raczej nie, no raczej mam, raczej to na mnie nie wpływa, no czasami wiadomo, że niemiło sobie czytać jakieś niefajne rzeczy, ale no cóż, no taka jest cena funkcjonowania w internecie teraz niestety, chociaż jest to oczywiście okropne, że ludzie wyładowują swoje frustracje na obcych ludziach, no. Taki jest świat. Ja mam wrażenie, że ty tych negatywnych emocji nie pokazujesz w internecie i teraz pytanie, czy ty miewasz smutne dni, czy ty jesteś cały czas wesoły, czy może masz jakiegoś terapeutę, czy stosujesz coś? Że stosujesz coś? No? Stosuję, no. Staram się nie pokazywać negatywnych emocji, ale też mi się to zdarza, no ale generalnie uważam, że trzeba szerzyć miłość, a nie nienawiść. I nawet jeśli biorę udział w bijatykach i freak fightach, to chciałbym do tego podchodzić raczej pozytywnie. A
Tak, chodzę, znaczy prawie już przez, no trochę chodzę jeszcze na terapię, chodziłem półtora roku na terapię. Potem dostałem diagnozę ADHD i dostałem na to też leki od psychiatry. I to mi bardzo pomaga ostatnio w funkcjonowaniu rzeczywiście. No a wcześniej było różnie. Miałem gorsze i lepsze momenty. Ale polecam się diagnozować. Bardzo dużo osób ma ADHD i w sumie mało się o tym mówi. Coraz więcej też dorosłych jest diagnozowanych, a naprawdę pomagają takie leki. A czy właśnie w momencie takiego twojego największego załamania nie miałeś w myślach tego, żeby pójść w tą drugą stronę internetu, czyli żeby właśnie się schować, a nie pokazać? Nie. Nie, zupełnie... Miałem takie doświadczenie, że choćby po tym odcinku ze Stanowskim wiele osób mi radziło, żeby się zamknąć, przemilczeć i właśnie się schować. I wydaje mi się, że to była totalnie błędna rada, że powinienem od razu po prostu walczyć o swoje i zamierzam już zawsze walczyć o swoje i po prostu i nie odpuszczać. I chowanie się nie jest żadnym metodą i żadnym sposobem na nic. No, świat się nie zmieni. Za bardzo Stanowski ciągle mi wypomina jakieś po prostu coś, że źle powiedziałem, że źle się wyraziłem i on będzie mnie prześladował. Nie wiem, czy ty zgadzasz się z tym, co mówi Krzysztof Stanowski, czy raczej totalnie od tego odbiegasz? No zależy, czasem jest zabawny, ale... Pytam, czy się zgadzasz? No zależy w czym. Powiedziałeś, że czasem jest zabawny, ale czy to, co mówi, dociera do ciebie, że to może być prawda, czy traktujesz to w ten sposób, że gada głupoty? No zależy w jakiej kwestii. No, bardzo dużo poruszył tematów, wypowiada się prawie każdy temat. No na pewno oburzający jest jego stosunek do kobiet i to, że teraz ostatnio mówił, że Maja Staśko jest suką na... dla swojego pana, czy coś tam, że niby cytował Malika. No i ma wiele dosyć obrzydliwych komentarzy i chamskich. Dla mnie też jest niemiły, więc nie widzę powodu i się z tym nie zgadzam. Asiu, dziękuję tobie bardzo za rozmowę. A jeszcze chciałem powiedzieć, bo zapomniałem. O fizjoterapeutce, tak? Tak, że mam cudowną fizjoterapeutkę Agatę i polecam. Centrum Rehabilitacji Sportowej. I dzięki niej na pewno wszystko będzie ze mną dobrze i będę mógł wrócić do walki.